Tu mamy podstawę, która została wymieniona, niestety na nieoryginalną, a tu mamy oryginalną podstawę, bo miałem taki silnik, wymontowałem, żeby wam tylko pokazać, jakie są różnice. To jest jakiś tam zamiennik, pewnie tani, to jest oryginał, tak? Jak popatrzymy się do środka, nie wiem, czy to mi złapie, może złapie. W środku widać taki zaworek. Ten zaworek utrzymuje ciśnienie oleju. Jak popatrzymy się do tej podstawy, to niestety żadnego zaworka nie ma, tak? Jest tylko po prostu jakiś plastik, kanał i przepraszam, i olej sobie robi w sumie co chce. Drugą bardzo ważną kwestią, nie wiem, czy postaram się to jakoś nagrać, może wam tak zrobię, może inaczej. Jak popatrzymy się tutaj, to tutaj jest taka sprężynka, tego nie zobaczycie teraz, ale zaraz wam pokażę. Tu jest taka sprężynka, tutaj w tym miejscu. O, widać? O, nie widać, teraz widać. Tu jest sprężynka w tym miejscu. I ta sprężynka się ugina. Jak zakładacie podstawę filtra, znaczy jak zakładacie filtr, może wymontuję sobie ten filtr, nie wymontuję. Jak zakładacie filtr i dokręcacie ten filtr, filtr naciska tą sprężynkę i zamyka jeden otwór. Tu jest taka gumeczka, widać? Ostatnio profesor Chris nagrał odcinek na ten temat też. Poruszył ten temat, bo to jest bardzo ważny temat. To jest kolejna bardzo ważna część w aucie. W sumie wszystkie części są ważne w aucie, ale no, to jest bardzo ważne, tak? I tu mamy taką gumeczkę, która gumeczka, jak przykręcamy filtr, to ona zamyka i zamyka jakby uszczelnia obudowę filtra, tak? Jak odkręcamy filtr, to jest to po to zrobione, że jak odkręcamy filtr, spuszczamy na przykład wymianę oleju, robimy, ten zaworek się otwiera i filtr wlatuje nam prawdopodobnie tym kanałem, nie pamiętam już, bo to sprawdzałem, tym kanałem nam zlatuje, na łańcuch rozrządu po prostu zlatuje do miski w podstawie filtra oleju. To jest oryginał. W zamienniku blaszka fakt faktem jest, ale gumeczki już nie ma, widzicie? Jest tylko dziura tutaj i sobie tam może ta blaszka dotykała, ale nic tu nie uszczelniała. I olej, ciśnienie oleju, które wpadało, a wpada ciśnienie oleju tędy, i wychodzi tędy, tak, pada tędy chyba i wychodzi tędy, ciśnienie oleju, które wchodziło do filtra, do podstawy filtra oleju, od razu leciało przez tą dziurkę. Wsadzimy śrubokręt, zobaczymy, może wyjdzie gdzieś to. O, widzicie? Jest śrubokręt i od razu wypadało tym kanałem na łańcuch rozrządu i auto gubiło ciśnienie oleju. I powiem wam szczerze, robię tych trochę silników, mam pojęcie na ten temat, ale jakby klient mi nie przywiózł tej podstawy i nie zacząłbym węszyć po swojemu, czemu jest taka, nie inaczej, temat jest nie do znalezienia tak naprawdę. Tu mamy numer oryginału, temat jest nie do znalezienia i przez gumeczkę, która jest wielkości no jednego grosza, tak naprawdę klient dość popłynął grube pieniądze. Nie ma coś też za bardzo co owinać mechanika, bo to, że łańcuch hałasuje, no to może hałasować z dwóch powodów. Po pierwsze, może być naciągnięty, bo napinacze już nie dociągają. Dwa, że niestety może być niskie ciśnienie oleju. No można powiedzieć, że mógł sprawdzić to ciśnienie oleju. Mógł sprawdzić, ok. Ale winą niestety jest ten badziew, tak? Badziew, który ktoś to wyprodukował i puścił to na rynek. To też jakoś strasznie tanio nie było, nie wiem, chyba tam 70% ceny. Nie wiem, czemu akurat to zostało założone, a nie oryginał, no ale nie mi się wypowiadać, więc tak jak niekiedy w filmach wspominam, na wszystko zwracać uwagę, tak? Niekiedy byle gumeczka, byle pierdoła, ona robi tyle problemów, że głowa mała, a nie sztuka jest po prostu tylko coś wymienić i tyle. No wymienili, chłopaki wymienili, założyli podstawę, kupili gdzieś tam na, czy to klient sobie kupował, już nie wiem. Założyli podstawę, no i tyle, no i olej nie ciek, no ale olej ciek, wyciekał tym kanałem do rozrządu i po prostu auto gubiło ciśnienie. Na szczęście klient nie jeździł dużo tym autem. Zamówiłem nową podstawę filtra oleju, założyliśmy nową podstawę filtra oleju. Olej został wymieniony, pan pojechał na 2 dni do domu, przyjechał z powrotem, olej został wymieniony. Ten zabieg został zrobiony dwukrotnie, żeby przepłukać ten silnik, żeby nie było tam żadnych opiłków i ostatnio żeśmy się widzieli na wymianie oleju, przyjechał, olej jest czysty, więc myślę, że będzie dobrze. Taka krótka historia, ale naprawdę może narobić to dużo problemów, więc możecie narzekać na zamiennik, możecie narzekać na oryginały, że są drogie, ale niestety przy autach typu S czy RS niestety trzeba ładować wszystko w oryginale, więc
krótka historia, jak się podobała, łapka w górę, subskrybuj mój kanał i zapraszam Cię do oglądania. Na razie, cześć.